Kobra Sins. Dzień dobry, z tej strony Ahmed, a przed nami druga, jakże fascynująca część gry The Sims, Rajska Wyspa i plus jakieś tam, zaraz o tym powiemy. Jest z nami pan ciamkający kawkę. Dzień dobry. Ten jak on tam ma. Kamil. Budowaliśmy dom, żeby właśnie skomać 3 dni. Tak, efekty możecie zobaczyć. Efekt jest taki. Przed wami. Jako, że mało było mi dodatków i jakichś tam ciuszków i tak dalej, i mebelków i tak dalej. No powiedzmy sobie, że bardzo skromnie było. No prawie nic. No. No to teraz jest po prostu bardzo dużo i bardzo dobrze. Znaczy w skrócie tak powiem tylko, że Ahmed bankrutuje. On już nie ma na jedzenie, on kupił dodatki do Simsów. No bo jak ma być dobrze, to nie będzie dobrze. Tak, jest ich 10. Tak, w sumie. 10. 10 dodatków. Tak, 10, w czym kupił 6 hurtowo, 4 pojedynczo, 3 bez płyt. Bez płyt, bez pudełek. Ale gry jest tanie. No. No więc tak, nasza chałupa wygląda tak. Tak, no mamy drzwi, nie ma okien. I można zejść pod ziemię chyba, nie? O, no. Tak, w dziurze ona ma. Życie pod ziemią. Stasia Kret. Dobra, ale teraz tak poważnie. To nasza chałupa jest tu. Obok, tak. Jest tutaj. Tak, troszeczkę większa. Tu jest Stanisława. Chałupka wygląda tak. Poustawianie tego wszystkiego trochę czasu zajmuje jednak. Na 3 dni. No, 3 dni. Jakby ktoś chciał sobie poustawiać tak wszystko dobrze, no to musi troszeczkę czasu poświęcić na to. Nie myślałem, że to tyle. Ja nie wyobrażam sobie nagrywać na przykład całej roboty tego domu, bo to no, trochę z 10 odcinków by zajęło. Teraz tak, tu mamy piętro, na którym jeszcze nikt nie miał pomysłu, co zrobić, ale jest jak jest. Jak no. To określić? No co, no coś, no siłka, no jest, żyłka. Jest parkiet, no można podejść. Teraz jedziemy w dół. Tu jest przejście na tarasik takie. Mocno. Z kuchni. Tak, może ktoś z kuchni pójść i przyciąć po drodze. Tak, na automacie. Jakby Stasia była hazardistką, tak. To może sobie przyciąć. Stasia wchodzi tam sobie tamtąd i tutaj jest jej takie pięterko, gdzie ma telewizorek. Pięterko. Pięterko. To kojarzy się równo. No, ale do tego dążymy. Stasia ma się... Tak. Tu ma sypialenkę, telewizorek i jacuzzi ma też tu. Bo może. No nie bidnie. No. Bo może mieć, to ma jacuzzi, akwarium. Nie biduje Stasia. Kibelek. Ale pokaż piwnicę. No. Kibelek, basenik, podświetlany. Czego? Na kuchnię ma fajną. Kuchnia mi się podoba. Nie? Czy nie? No mógłbym taką mieć. Czy ci nie leży ta kuchnia? No, gdyby o Jezu, to twoja rolka. No to nie rób nią. Nie kręć rolką. Piwnicę, tak? A dlaczego płytki zrobiłeś w basenie? Znaczy było, bo mogłem. A, bo mogłem. Jakby się chcieli zapytać dlaczego, to bo mógł. On mógł i zrobił. Pomogłem, tak samo, zobacz, kibelek ma odgrodzony. No ta wanna to jest nie zalatywało, coś. No. Telewizor chciałem wpakować, ale nie weszło. Znaczy jeszcze, może jakiś mały się... Nie, no jak, tu by na ścianie się mieści. Nie mieszczą się, są za duże. No to nie. Chyba, że taki mały na bazarku się kupi. No te małe, są małe, ale to takie pociągi. Dobra. Piwnica? Tak, piwnica, to tu jest wejście do niej. Tu sobie ktoś może pofatygować się do piwnicy. Tam wcale nie ma ogórku ze słoikami. Nie, w piwnicy ogórku jest. Ogórku ze słoikami. Słoiko z ogórkami. Piwnica idzie sobie tutaj i tu jest pralnia. Tak. Bo mogłem. No bo mogłem. Tu jak widzicie, mała kolekcja samochodów. Tak. Stasia jest ewidentnie... Fanką motoryzacji. Fanką, tak, i to dużą. No Łódź też ma dość ciekawą. Ona lubi, ta jeszcze ma na zewnątrz. Ale to może ona jakimś mechanikiem jest, może ona kupuje jakieś stare te i wiesz, odpicowuje. No może. My ride. No, Pink My Ride, tu sobie może je podtankować. Tylko co jedno zastanawia mnie i Ahmeda, to jak ona tym wyjedzie. A może to nie, no może to jest coś takiego, jak wiesz, każdy jakiś taki bogaty miliarder ma w swoim domu. Taki a, garaż, i kisi. Gdzie tylko stoi. I kisi. Tak, tylko stoi. Jak Jay Leno, chociaż on nimi niby jeździ. No to ona nie ma i kisi pod ziemią. No. Kto jej zabroni? Tak, szybko się nie zepsują. Mogła to ma. Kolekcja rowerów, w tym rowery Katy Perry w... Wstrętne są. W coś. Ogólnie dodatek Katy Perry muszę powiedzieć, że jest... To jest wstrętny. Może pokażmy go. Nie, jest wstrętny, no. Nie, darujemy sobie? No jest wstrętny, co to pokazywa? To jest dodatek Katy Perry. Są tu, wszystko jest cukierki.
Ja nie wiem, może się nie znam, ale ogólnie to... Nie, bo jak gdyś był dziewczynką taką 13-letnią, to by się podobało. No nie wiem, może, ale łóżko maślane? Cześć, jestem Kamil, łóżko maślane. 13 lat, chętnie cię poznam. O Jezus, łóżko maślane, sofa, słodka. Słodka? Nie no, sofa jest nawet... Ta, a taki żyrandolik? Z lodami. W lodziki. Lody. No nie, kręci wiruj, człowieku, takie krzesło. Nie, wyłącz to. No nie robi, no mówię, nie robi. No. Ja bym chciał, żeby Stasia, a nie, pokaż jeszcze resztę tej piwnicy. No idziemy. Pokój dziecięcy już jest gotowy, jakby Stasia się zdecydowała rozmnożyć. No ja myślę, że będzie się rozmnożyć. Też na trójkę dzieci jesteśmy przygotowani. Jak to mało. A i zjeżdżalnia jest, bo mogłem. No tak. A jakby ktoś pytał, co to jest tu dużego tutaj i czemu nie jest odgrodzone, to nie jest, bo stwierdziłem, że się najwyżej pozabijają. A... Jacuzzi. Aha, no tak. Jacuzzi tu się pisi. Bo mogłeś. Bo mogłem. Tak wygląda dwupoziomowa piwnica, może kiedyś będzie trzypoziomowa, nie wiem. Co, dobrze? No dość dobrze. Oj, przy tej twojej miejsce to mi coś trafi teraz. No to ja mówię, korzystaj z niej inaczej. Rzucać nią? Co rzucać? Rzucać nią? Nie, no. Korzystaj kulturalnie i nie kręć rolką. A, jakby ktoś pytał, to tu może sobie wyjść z piwnicy. Tak. To jest tylko po to, żeby wyjść. Jakby ktoś ją napadł, chciał ją okraść, to było takie wyjście pod piwnicę. Bo mogłem. Bo mogłeś. A, tu są furki. Tam mi się podoba. No łamacz serc, no cholery. Łomacz. Łamacz. No dobra, Sytuś, no to ja myślę, że czas zacząć. Wprowadzamy Stasię. No to wprowadź Stanisławę do chałupy. No to Stasiu, welcome to. No. Tylko zbliżam trochę może. Bo... Dawaj, każdej coś zrobić. No co, no niech coś zje może, bo nie gotuje, no cholera wie. No. Czy tu jest lodówka? To chyba to obok bardziej. No to nic z jego to idzie. Ona jest slow. Ale wygląda nieźle. Ona będzie miała robić gofry? Ona 3 dni czekała tam pod domem. Ale na wyspie nie było zimno przynajmniej. No co, no trochę robi gofry. Coś tam idzie. No. Jeszcze się nauczy gotować, bo może. I do kuchni dajesz, tak. Co ty tam grzebiesz, co ty tam? O, próbuję od tego, od wylotu ciepła wyciągnąć kabel, wiesz. A co to jest to? Co? To. Które? To. A, to przechowuje owoce. I warzywa. No jedz gofry, no o co ci chodzi? Dziewczyny? Ona idzie na ten. Gdzie na ten? No na stół. Do stołu, a nie na stół. Na stole to ona może dojść co innego. Co a to co to jest? Komp. Laptop? Komputer, tak. Laptop, no tak. Umów ją z kimś może od razu, to tak będziemy długo czekać. No to czekaj, niech zadzwoni do kogoś. A to później play jej daj, przecież ona zanim coś zrobi, to tu milion lat mnie podskabujesz. No nie wiem, czy nie, może zaproś. Nie zaproś, ona nie ma znajomych jeszcze. No właśnie, no widzisz. No to ona musi gdzieś popłynąć, no. Jak mnie... Zanerwuje moja myśl. Poczekaj, bo coś zobaczę. No. Patrz. No to może ty steruj. Dobra. Steruj ty. Ale nie, no tak to jest ciężko sterować. Chociaż, poczekaj. Nurkuj z rurką. Nurkuj z rurką. No tak. Nie no, ale chata naprawdę bogata. No tak. Wrag by gra. To jest gra, czy ona ogląda? Nie, no gra. Na wsadzie, no. Ale jaki jest nasz podstawowy cel? Rodzić. Rodzić? Dzieciaczki. Do tego trzeba się z kim spotkać. Naszym podstawowym celem jest rodzić. No. Czekaj, pokaż w ogóle tą... Gdzie jest mapa świata? A, to nie wiem. Tu jest. A, obejrzeć Rajską Wyspę. A, no właśnie. No, ona ma trochę gdzie zwiedzać i kogo poznawać. No właśnie, no to Stasia. No, wąśnie. Idź do sklepu i może... Ty, a może by jakąś pracę podjęła? Bo... Czy nie będzie pracować, bo jest tak obrzydliwie bogata? Żeby... Niech pracuje chociaż dla lipy, no. Żeby nie myśleli, że jest taka jakaś, nie wiem... Na siłce niech pracuje. A nie, na bo... Ona może ją kupić. Co najwyżej. Całą siłkę, no. Dobra, pokaż, jak będzie płynąć. Ciekawe, czy w pław, czy na łodzi? Muszę powiedzieć, że te dodatki trochę mulą. No z dziewką. No ale jak jest ich 10? Jest ich 10. A najgorszym, który jest, według mnie,
Katy Perry i... Zwierzaki. Nie, i film. Zwierzaków nie mamy. I filmy. Rzeczy z filmów. Rzeczy z filmów, jeżeli ktoś planuje kupić, to niech se da spokój, bo nie warto. Zobacz. Skąd ona to wytrzasnęła tą? Nie wiem, stryknęła palcami. Z kieszeni ją wyciągnęła, czy co? Zobacz, daje czadu. Ja pierdzielę. Fale, rekiny, nieważne, ona płynie. No, teraz wyskoczy elegancko. Co, spakuje łódkę? Nie, zostawia. Stryknie? No. Tak! Do plecaka. O, ale jak popyla, zobacz. No, bo jogging nie. Chyba. Jest wysportowana, co ty myślałeś? Nie no, widzę po niej, że jest dosyć wysportowana, ale... Wszędzie biega ta dziewka. Biegnie, no. A gdzie ty ją w ogóle posłałeś? Na siłkę? Tak. Będzie pakować? No. Aha. No, znaczy ja chciałem, żeby ona pracę ty, ale popyla! Kurwa. Ty, ale zobacz, tu będzie problem. Energia? Z energią. Będzie wsiądzie. Problem. Oj, będzie problem. Chyba, że ona się gdzieś tu prześpi, kurde, na szybko. No bo ja nie wiem, jakie będzie. No, weszłaś, Stasiu? Gdzie ona jest? Gdzie ona zginęła? A nie można jej podejść. A, jeszcze... Co jest grane w tym momencie? Co? Gdzie? Ona wsiadła w Formułę 1. Kubica. Pojechała. No tak. Biegła taki kawał, żeby wsiąść na ulicy w Formułę 1. No bo tam nie mogła, ulicy nie było do kolei. No nie no. Z tylu samochodów wzięła Formułę 1? Tak, a co? Mogła. No mogła, ja wiem, że mogła, ale kurde. A gdzie ona jest? Gdzie ona jest? O, dawaj, zobacz! Dawaj go! To dawaj go! Ten. To będzie... On wygląda jak... No, jak ty? No jak to? Wygląda ten... Ten piosenkarz taki. Mi to wygląda jak Kobe Bryant. Nie! No powitaj go. No, on jest, gdzie ona on jest? On jest wstępny, no. O, jest. No ja na śmie się odruła. O Jezus. Tam zbliżyć ci? No zbliż. Może przyjazny? Nie mogę. Może poznaj. Ja. Może przyjazny, może... Dawaj, ostro! Luz! Takie komendy jeszcze nie widziałem! Luz? Luz. Luz. Chill out. Komplementuj. Zobaczymy, czy on jest łatwy. Zapytaj, czy singiel... Daj kwiaty nawet jest, ty dobre. No pewnie, że jest. Nie widziałeś? Nigdy nie widziałem tego. Bo ty grałeś w tam podstawową chyba. No w trójkę. Zobacz, ile narąbałeś jej u góry już tych wszystkich tych. No dobra, bo się mu zobacz. Dawaj, ataku, idzie dobrze. Muszę powiedzieć, że szybko przystąpiła do ataku. No ja. Ona nie jest... Ona się nie pierdzieli. Flirtuj! Co? Chcę przyspieszyć? No właśnie, że nie. A, żeby nie przyspieszyć. No to nie, no to nie będę przyspieszył. No pochwal go, o Jezus, a może jakiś flirciara, o. O. Może... Wyznaj zauroczenie, a może... Już? Jezu, jak to idzie szybko. Może... Coś mi czuję, że te trzy... A może masaż, a może... Trzy łóżka. A może zaraz będzie... No on sobie poszedł. Ignorował Stasia. On nie lubi białych. A to nyga czarny. Dobra, wyrwie się jakiegoś innego, no co? Ale cham, ale prosta. Taki Stasi nie chcieć? Ale on był jedynym tutaj teraz. Dobra, pójdzie do spożywczego, pozna innego. Nie ma spożywczego. No zostaw, niech tyra na siłce, weź ją tam, przytyraj trochę. Ale ona sama będzie zmęczona, pójdzie spać. No i dobrze. Usiądź, tak będzie ćwiczyć. Mamy w Łodzi taki manufakturę i tam jest taka siłownia, jak ona się nazywa, Piór. Tak. I tam możecie pójść na siłownię, zapisać się, po czym usiąść na fotelu, pić kawkę i przeglądać internet. I tak dużo osób robi. Ale oni chodzą na Piór. Zobacz, wyrąbała się. To było ślisko, no. Wyrąbała się na tej bieżni. Się wcierą. Ale zobacz, jaka jest ubrana dobrze. A, bo on jest w związku. Co jest? Zobacz! Ona się uczy biegać. Czego ty ona chcesz? Nie umie? No nie. Ona nie umie ona biegać? Ona dopiero osiągnie pierwszy poziom biegania. Przez tyle lat nie nauczyła się biegać jeszcze. A widziałeś, jak popylała, jak biegła od łódki? Oj, tam. To się nie liczy. Oj, Jezu, Stasia. Chociaż idzie, no czekaj, daj czas. Bo ja chcę ją przyspieszyć, no idę. Nie przyspieszać. No dobrze, nie będę przyspieszał, nie krzycz dla mnie i nie pokazuj mi. Ja bym ciągnął. To nie była mina. A co to było? Moja twarz. Pozostawię to bez komentarza. No Stasia gina, no ale to będziemy się podniecać jak Stasia gina. No czemu nie? No ale ile tak można? Nie widziałeś gier japońskich, czym oni się podniecają? No tak. Włączasz grę i patrzysz się na cyck. Jakiejś no. Była nieumowanej laski. No patrz, to była.
I jeszcze zrzuciła kilogram. O, to dobrze. Tylko czemu ona ci... Weź jej przyspiesz tą bieżnię, niech ją wykończy na amen. Nie można. Ona ćwiczy sama z siebie. Łe. A co jeszcze ma? Nie wiem, co tu jeszcze jest na tej siłce. Można usiąść, można poleżeć. No to świetna siłka. Można jeszcze poleżeć. No to ekstra, to jest piórnie siłka. Można podkręcić bica. No to nie kręci. No to Stasia kończ. Ona nie wie skończyć, zobacz, tak się kręciła. Co za ludzie, co oni od nich chcą? Ja wiem, co chcą, ale bym musiał brzydkie słowo powiedzieć. Oni chcą ci pierdol chcą. Tak. Patrz. Poziom drugi. Sport. A co ona robi? Co to jest za ćwiczenie? A, nie dobra, wiem, ale... ruszyła, bo już myślałem, że ona tak stoi na tym. Nie wiem, ale ja bym radził ci to przerwać, wiesz? Tę twoją rozpustną... No daj jej poćwiczyć myśl, trochę. Gdyż... Ją poderwiemy? Gdyż ona już śmierdzi, rozumiesz? Dawaj, ona... poderwij ją. Nie będę jej poderwał, ona śmierdzi. O, tu się ktoś kąpie już. No to sorry. W takim razie... O, jest niga. Ty, tu jest jakaś bara pod prysznicę. No. Nie wiedziałem. Zaraz ktoś powie, że powiedziałem niga. No bo to jest mudzin. Dobry mudzin. Zauważmy, iż nie jest to prawdziwe słowo u nas. Oznacza osobę, o co jej chodzi? Ona nie wie. No idź się kąpać, no. No jak nie możesz przejść? No przecież tu się wchodzi. O Boże. Bo to męski prysznic, ty głupia. O Boże. Musisz wyrzucić tego tutaj stąd. Wie. No niby ja. No weź go za kaftan. Grubiańskie powitanie. To jest ona powiem. No Jezus, no co by nie było. Ona wygląda jak duch. Ty, ona nie żyje. Umarła pod prysznicem. To jest trup. Tylko w Simsach można chyba takie rzeczy zobaczyć, wiesz? Jak śmierć pod prysznicem, to może się nie kąp, bo zginiesz. Nie. Dawaj, kąp się. Cokolwiek. Zginęła. Ja proponuję, żeby ona jeszcze zrobiła... Sisi. A skąd wiesz, a może pójdzie na dwójeczkę? Może niech ona się zrzemnie, bo ma mało energii. Stasia, kąp się. Poderwij tego nyga. No on nie chce, bo on jest w związku. Będzie fajnie, będą ale fajne dzieci, będą takie te, mulaty. Ale on ma nas gdzieś. Dawaj, będzie mieli mulatów. On idzie zjeść, zobacz. Goń go, człowiek. No nie będę go gonił, ona się musi wykąpać. Trzeba koniecznie takiego poderwać. Dlaczego? Nie chcesz, bo będą mulaty. Ale ja nie chcę żeby. Czemu? Ty rasisto. O, Achmed jest rasistą. Ja wolę Araba. Araba? Tak. A, znalazłem nowe słowo po hiszpańsku, bo ten zapomniałem. Mierda? Czolo. Czolo, a co to znaczy? Nie wiem. No, to żeś się nauczył, powiem ci. Poderwij laskę. Co to jest? Wyłącz. Wyłącz mu ten. No, ona sama idzie tam pogadać. Ale ona... O, śmierć. Stanisława jest w porządku. Ale ona nie zrobi jej dziecka. No, tabletka. Nie da rady, ten się wyłożył. No. Co, ten będzie nasz? Pokaż na go. Nie pokaż, wiem, no pokaż jego mordę! Co się nadaje? No nie, coś... Ale ty obsługujesz źle. O nie! Nie. No to obsługuj lepiej. No. Nie, synuś. Takie coś to się nie nadaje. To w ogóle odpada. No to znajdź coś lepszego. Zobacz ducha, jak duch pyta po schodach. Frowa. Tylko po co on wchodzi, bo ja nie rozumiem. Duch siłowi to jest. Duch siłki, tak. Chyba trzeba zmienić lokację. Kura. Ale na tej siłce nie ma nic, czego by Stasia w domu nie miała. No, ma wszystko. Dziadowska siłka. Znajdzie jakąś robotę. No niech zarabia co. Ale pierw musi poderwać. Tam jest lodówka też, no może zjeść nawet. Niech ona no. Uparł się na tego murzyna. To po prostu gość. Ten murzyn musi być jego. Znaczy Stasi. To jest Stasi murzyn. Ale... A, z tamtym się nie lubią. Kto nie? Gdzie ona jest? Może zrobimy konkurs, z kim Stanisława ma się umówić? Może przyjaźnie. No i co tam? Poznaj. Ale oni już się poznali. No ale jeszcze niech bardziej go pozna. No jest.
Zaraz to glebnie. Będziemy no tak, no. Tak, tak, tak. Fajnie, że romantyczne. Tarik Scott. Ja go widzę u nas w domu. A ja nie. Ja go widzę. Ja go widzę w komórce tamtej małej. Będziemy go trzymać w zamknięciu. On będzie czarny murzyn. Dobrze będzie, dobry gość. U Jezu, a zbliżenie to jest konkret. Dawaj Stasia, staraj się. Stasia no. No, teraz radę. Stasia, no. Dobrze idzie. Stanisława jest w porządku. Ona nie ma być w porządku. Ale ma jaki z niego niga, jak on jest ledwo brunatny. Nie no. No taki ledwo taki. No, w ogóle on nie jest czarny. No, on jest szary. Szary murzyn? Ale oni lubią białe. Białe? Tak, ale oni lubią duże dupy, a nasza ma małą dupę. No to musi przytyć Stasia. U Jezu, co ja zrobiłem. To nie ma szans. Romantycznie. Pochwal wygląd. Gadka na podryw. No podrywaj Stasia. No i to jest jej pierwszy facet, o co ci chodzi? Ma takie walory i nie może podać. Ojej. No bo to samo wcisnąłeś. No to masz róże. Masz gość. Murzynowi. No masz chwasty. Nie chcesz kwiatków? No bo on cię nie lubi, no. No to zaraz mu przyłożę. Weź mu coś wrednego, powiedz. Nie. Albo walcz z nim. Skop mu tyłek, Stasia MMA. Walcz. Stasia kontra predator. A może pójdziemy na jakieś karate coś? Nauczymy ją karate. A to jest? I będziemy chodzić. No nie wiem, może jest. Tak jest. No to a może będziemy chodzić i bić ludzi. Tak. Stasia chuligan. No nie wiem, denerwuje mnie już. No zobacz, on w kółko. No to walcz z nim, no. Skrzycz go. Walcz. No nie może. No ale tylko skrzyczeć go może. No i możemy strzelić papę później. No to skrzycz, no trudno, jak to jest wszystko, co ona może. No. Ba. Tak. I z buta wjeżdża. To teraz przyjaźnie. Luz. Przeproszę go teraz, jak prawdziwa kobieta. Wiesz, mu nagada, a później go przeprosi, już będzie dobrze. No i ona może ma okres. No i co? O, no już jest dobrze. Pogawędka. Pla, 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 pla. Chciałbym ci zwrócić tylko uwagę, że Stasia ma no. energii. Tak. Całe herbaty w szklance. Gdzie to? Niewiele. O, ale może starczy, żeby go poznać. No ja nie wiem. A to jest potrzebne, to? Opowiedz historię o duchach. O, jest jeden tutaj, to może się nadawać. Co? To? Nie. To po co? No bo to był mikrofon. Tak, profesjonalny studio. Tak, teraz mam go na głowie. Ale się uparł na tego murzyna, no. Padnie, a nie poderwie, no. Ona już to spadł. Murzyn też. To iście rano do łóżka, no. Ludzie. No. On będzie u nas w chałupie. Tam. Gdzie idziesz? Pomyśl, że ona zaraz nie dopłynie do swojego domu nawet. Nie da rady. Ona się utopi. Nie utopi, będzie podrywać. Szark ją zje. O, ten już leży. Zobacz, ten usiadł. On medytuje. Co, nie wiem, co to jest? A, historia o duchach idzie. Ba. Tak. Stasia jest mroczna. Stasia. Jezus Maria. Ona to ma wyobraźnię. No niezłą. No ja nie wiem. Ty gościu, to się z nim nie umówi w końcu. Weź pod uwagę, że ona może do niego zadzwonić i go zaprosić do siebie w każdej chwili. Tak? I tam w domu kontynuować tą piękną, fascynującą konwersację. A jak klapnie tutaj, to co? No to padnie. No to poczekaj. No i umrze, no. I będzie postać. Nie umrze. No i odcinek się skończy. Jeszcze nikt nie umarł od tego, Stasia, że... Stasia poszła na siłownię, zbudowaliśmy jej dom, poszła na siłownię, chciała poderwać murzyna, ale umarła ze zmęczenia. Dziękuję. Zobacz, dobranoc. Jak długo to opowiada, już nie mogę po prostu. Może przyśpiesz ją. Stasia, ty kończysz kiedyś? Ta powieść ma jakiś finał? O Jezu. Przepraszam się. Murzyn się lęka. No, chce spać. No, już się chwieje, no. Jeszcze dwie... Zagadała go na śmierć. Jeszcze dwie gadki do domu. Koniec po prostu. Bla, 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 bla. No. Już ziewa. Chyba ma i do. No. Nie, Stasia, idziesz do domu. Tak się skończy, jak tak znajoma. Podrywasz, to idź do domu. Idź do domu. To ja ci radzę zaznaczyć tutaj Fabirkę. Gdzie? Wyżej. Tu? Nie, to tu. O. Tu. I naciśnij, wróć do domu i czekaj na nią, bo zanim ona przypomnie.
Żeby tylko nie zapomniało, coś dodał, przepraszam. Przybiegnij to druk. No, no, no. Idź tuzy. Może na mnie. Czy Terim Scott? Nie, on nie będzie chciał tu przyjść. No to przybiegnij to truchtem. 3 godziny później, 2 wyspy dalej i 4 domy. Ona je zupę z puszki. Aha. No nie się naje przed śmiercią, tak? Słusznie. A zobaczyj mi na jaką maminę. Ona nie wygląda na szczęśliwą. Stanisława Smol-Kowalski, co sugeruje, iż już miała męża. Nie, ona ma po prostu dwuczłonowe nazwisko. Bo chciała. Bo ona mogła. Ona będzie biegła truchtem, człowieku. A jak zaznaczyć ją, żeby cały czas ją obserwował? Aha, tak, dobra. No, to będziesz na rano, dziewczyno. Ona, już jest kurde, pół do trzeciej. Ona biegnie truchtem. Ona jest jak Robert Korzeniowski, zobacz. O, i tu się utopi, bo nie przebiegnie. Ona biegnie truchtem. Nie mogę, ona naprawdę biegnie truchtem. No biegnie, ale już niedługo. A nie może dojechać. Teraz ją coś przejedzie. A nie może dojechać samochodem? Weź naciśnij tu i wróć do domu. Przecież masz 10. Wróć do domu, no. Jakkolwiek, samolotem, czymkolwiek. Niech wróci. No zobaczymy, jak ona to jest teraz. Ogromny minus moim zdaniem w tej grze, bo powinni zwiększyć... Wiesz o co chodzi? Ona biegnie na chatek. Zwiększyć jej energię powinni. No, czy dziadowska, nie? No to co ona zrobiła? 2 razy coś tam zrobiła już. O, Staśka poszła. Za każdym razem wracaj. Ty, ja nie nadążam nad nią. No bo ona biegnie truchtem. No to jest... Ale przyspieszyła, zobacz. Aż jeśli te obcasy palą. No trochę biegnie. Nie no, synuś, niech się wyśpi i na następny. A nie może wyciągnąć samochodu z kapelu? No ja nie wiem właśnie, łódkę wyciągnę. No. Teraz będzie popilać dopiero. Uśnie w łodzi. Rozbije się o coś. U Jezu! O, idzie. Nie. Się trochę daleko mieszka. No. Od centrum. Prawie się rozbiła czymś chałupę. Zaznacz jej, żeby poszła spać. Może sama pójdzie, chyba że klapnie w kuchni. Nie będzie umieć. Nie dojdzie tu na schodach. O. Weszło. Szacun Stasia. No to idźcie, to pierwszy raz. Jeszcze na górę musi. Pierwszy raz będzie spać. Pierwszy jest tak. Mogłaby się też wykąpać po tym wyczynie, ale no. Niech idzie śmierdząca, nie? Nie, jest półśmierdząca. Półśmierdząca, no. I spać. Tak, ekspres. Co to jest tam na podłodze? Ciuchy chyba slutnęła. Albo się ścikała, nie wiem. Co to jest? Chyba. Posprzątaj, nie wiem. Możliwe, że się zlała. Tak nie wiem. Żółto? W komentarzach ci napiszę, co to jest. Ale wygląda na syfa. A mi na jakiś spodnie. Nie wiem. To ciuchy są. A co, z jajem się zasikało? Tam jakieś jaje jest białe na środku. No ja nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Podejrzane. Wygląda jak koszula, zobacz tę koszulę. Tak. Tak jakby, nie? Majtaski. Zanim ona się wyśpi, człowieku. No to widzimy się rano. No chyba tak, bo... Znaczy już jest rano, widzimy się po południu, bo jest o 14 się obudzi. Stanisława właśnie wstaje. Przed południem, teraz jest południe. Musisz to przebodzić. Kazałeś jej posprzątać? Nie. Nie? Sama no, posprzątała? Wczoraj kazałem jej posprzątać. Wczoraj. Czy tam dzisiaj, już nie wiem, kiedy było. Przed południem. Patrz do pralni, pójdzie, zobacz. Jaka schludna dziewczyna. Nie, że coś, o. Do pralni. Mogłaby to ciepnąć, gdzieś wyrzucić. Zanim ona tam dojdzie. No zobacz, samochód zniknął. Formuła. To se wybrała auto, wiesz? Tak, dziwne. Z tylu różnych wzięła formułę. Dobra, o. Na początku pralnia była wyżej, wiesz, ale... Mogła być to. Nie, mogła być większa, dłuższa w sensie. Po co? Taka... Na pralkę i suszarkę? No. Nie na 3 pralki, 3 suszarki.
No, takie same. No, mogłabym. Nie, no może. Stasia jest głodna. Jak ludzie w to grają po... Po co? Po dwa miesiące, to ja się... Dwa miesiące? Ja myślę, że lepiej. Ustawia się, wiesz, życie Simsa na maksa. O, fuck. Trzeba było przemyśleć jednak pewne sprawy. Wiesz, co trzeba przemyśleć? Że ona musi zacząć rodzić. Już? Szybko. Żeby było porządnie. No to zadzwoń do Murzyna, no. Tylko weź niech się najpierw wykąpi, może i siku zrobi. Bo... Po tym jak zje. Zamiast twoją myszą obsługujemy w końcu na tym. Bo nie umiesz sterować. Na touchpad. Ja nie... No, tak. O, teraz jest mysz. Mysz Achmeda. No, bo mam takie... No to czekaj, zbliżę. Zoomy. Ja robię zoom. Zoom mogę ja robić. Stasia jedz. Zanim ona zje, to miną po prostu lata. W ogóle Stasia. Tak jej dałeś. No bo jak miałem jej dać? Kasia, Basia. Asia, Anka. Agnieszka. Agnieszka. Już dawno tutaj nie mieszka. Zaczęła znów mieszkać. Tak? Pęcherz, synu, nie laptop. Co pęcherz? No wyślij ją. To ona nie wie, że ona musi iść. Ona nie wie, no. No to co, ona jest jakaś zdawniona? Ją trzeba pokierować czasami. No ale aż tak? No po to są chyba Simsy. No ale aż tak mam kierować? Iść. No ale do tego stopnia, że ona nie wie, że jej się chce siku? Tak, jeżeli się zdaje. No co, to trudno, to będzie sprzątać. O, zaraz, bo przypomniał mi się, możemy przecież zamówić ten. Sprzątanówkę. Tak. I później chyba... wyrwiemy lokaja. Chyba, że będzie tak. Zrób zdjęcie, ustawienie telefonu. Zadzwoń po usługi, gdzie jest? Nie ma? Usługi. No. Stasia jest trochę slow. Lepiej, żeby dzieci wychowywała szybciej. Ona się roztyje, będzie miała rozstępy. Będzie brzydka. Dzwoni. Dobra, co my chcemy? Pokojówkę, usługi stałe. Gdzie to jest? A nie można po prostu adoptować? Można, no. No to będzie szybciej, no po co? Co ja trafiłem tu w końcu? Wiesz? Nie wiem, wiesz, ale źle trafiłem. Nie mogę pokojówki zaznaczyć? No, teraz dzwoni. To będzie dla kogoś przyjemność. No ciekawe dla kogo. Tutaj tak jest. No dla tej, co sprząta. No to fajnie, cieszę się, jeżeli się tak podoba. A teraz Stasia se przytnie coś, co? Co? Nie, może nie. W Simsy niech zagra. To by był paradoks. O, patrz, pocisnęło ją. Widzisz, idzie. Nie jest aż taka zdawniona. Jest. Cofam to. Mówiłem. Cofam, jednak jest ze mną. Gdzie ona idzie w ogóle? Nie wiem. Może po rzodkiewkę. A, do komóry idzie chyba. Do śmieci idzie, masz zaznaczony, tak? Tak, głupi ja. Co na pity tam wyrzucić? Ona trochę ma śmietnik. No to trochę będzie chodzić do śmieci. Wbiła się do śmietnika. Ona wiem. Wpadła do Nie wiem, czego ona tam szuka. Ale... Ona wpadła do śmieci. Ale trochę jest brudna, no. Ona... Stasia jest śmieciarą. Ty, ale kalectwo mamy jakieś... Znalazła to podczas nurku. Ale syf, ale syf. Żelazo znalazła. Kiedy tak nabrudziła, jak nawet tu nie mieszkała? A ja już mam dla niej karierę chyba. Śmieciarza? Tak. A może? Nie wiem, ale wybrała sama. Ona lubi paplać się w śmieciach. No. Niech ktoś tej kobiecie pomoże, no. O, słodki. O, etażerka rzemieślnicza. Lulu.
znalazła podczas nurkowania w śmieci. Po co ona nurkuje? Stać ją, mogła sobie kupić. Nie, dobra, niech ona przestanie. Ale śmierć. Ale podśmierduje ona. Weź ją, wykąp czy coś. A gdzie tu jest? A tu jest, to jeszcze jest. Stasia. Oj, Stasia ma problem ze sobą. Ale tu jest drugi prysznic. Nie szkodzi. Tu jest ten prysznic taki. Dla kogo? No, dla tych, co są z tym tutaj. A. No to ja nie wiem, niech ona tam idzie. Dobra, no to idzie. Nie jest za dobrze z nią. Po co ona się w śmietniku taplała? Nie wiem, bo szukała czegoś. Szukała stolika w śmieciach. Znalazła. W każdym razie znalazła. Fajnie. Czego by nie szukała? To będziemy jeszcze w basenie wykonać. Co to jest? Taniec? Koniecznie, ale to koniecznie trzeba poderwać kogoś. Koniecznie. No to zaraz zadzwonimy. O, bambus, no. Pomóżna. Mhm. No zaproś. Zaproś rodzinę całą. Ona nie ma rodziny. Ale jakąś obcą może zaprosić. O Jezus, jaki ty jesteś... Nie wiem. Niektórzy mogą czuć się skrępowani, robiąc klocka w przeszklonym pomieszczeniu. Kto wie, że ona klocka robi? Tarik Scott. Tak jest. Halo, Tarik? Odbij do mnie na chatę. Jest pewnie, przyjdę za chwilę. Bania, tylko poderwij go. No on jest mu. Ten murzyn będzie mu. Idź, Stasia, powitaj swojego gościa. Który, nie wiem, kiedy przypłynie. Tak naprawdę. Ludzie, a nie, to jest Lokaj. Dawaj Lokaja też. Nie no, dwóch, dawaj nie. Go, dawaj go też. To dawaj go. Trwać, on idzie z przodu. No to gdzie jest ten nasz? Ona sama. To gdzie jest ten nasz? Sama idzie po Lokaja. Coś bym powiedział, ale... Dawaj, atakuj Lokaja, szybko. No atakuje przecież. O, Czarnuk, atakuj Czarnuka. No zdecyduj się, no. Czarnego dawaj, będzie kogo fajnie. Kogo mam atakować? Czarnego. Będą fajne dzieci. Nie będzie. Będą fajne mulaty. No Stasia, bo przyszedł ten... No zobacz, zarąbisty on jest. Lennox Lewis. Ale jakie ma włosy. Jakby go piorą strzelił. Ma bobra na głowie. No Stasia jest bardziej Lokajem zainteresowana. Stasia poszła... Aha, wymiotować. No zaraz się wkurzy. No tak. Oj, nie jesteś za szybko. Dawaj, jedziesz go. Powitaj go tam, dobrze. Nie, no bo on do środka go zaprosiła. Czego się tu czujesz? Jak go nie poderwiesz. Jak dzisiaj nie będzie dziecka. To będzie jutro, no. Romantycznie. Ale się wiesza. Pierw przyjaźnie chyba, wiesz, bo on nie będzie zadowolony z romantycznym. On zrobi... Nie. Nie? To go romantycznie traktuje. Wy co? Wyłudź dużo od sumy pieniędzy. Jakie to życiowe. Tą grę robił na pewno facet. Irtu i Stasia. Tak. Ten pasek zielony tak... Co, wyłudziłeś? Strasznie powoli. Hajs wyłudzałeś? Nic nie wyłudzałem. Ja już nie wiem, co ty tam klikasz. Nie ma gwiazd, no. Nie, flirtuj. To zawsze działa. No ale cały czas ma flirtować. To dawaj mu teraz uścisk, potraktuj go. Miłosny uścisk. No, przyjaciel już jest, widzisz. No i dobrze. Romantycznie. Nie, kurwa. Wyznaj zauroczenie. Romantycznie. Specjalnych jest więcej opcji. Teraz nie widzisz. Co? Nie. No. Człowieku, jak on zobaczył jej chałupę i ją, to podejrzewam, że on już powinien być zauroczony już na jest maksa. Zauroczony. No to oby. O, masażyk, no to mi by się przydał. No Clary Ball. Pierwszy pocałunek. No zobaczymy, czy coś z tego będzie. Musi być. Jeszcze nie widziałem Barabara pod prysznicem, to czekam na to. To nie dzisiaj. Dzisiaj będzie zwykły Barabara. Flirtuj, dziada, to, czy coś. No, da się. No da się, no, tylko, da, tylko musisz nie tu, musisz romantycznie. Czekaj, tylko sobie poproszę o spojrzenie, przepowiedź, pochwalę. O, tak. Barabara. To jeszcze nie, za wcześnie. Pocałuj dziada. Znowu? Tak, tak. Żeby mu tam dobrze urosło, prawie na maksa.
Nie pójdzie Barabara za wcześnie. Nie pójdzie. On jest. Nie pójdzie. To jest Murzyn. Tu, to kliknie. No właśnie. No i co? Murzyn jest. No, będzie coś. No widzisz, no, widzisz. No. Zawsze musisz mieć rację. Trzymaj za ręce. Pochwal wygląd. Daj kwiaty. Niech mu nie daje kwiaty. Niech mu da kwiaty. Dużo. O, tak jest. Pach. No dawaj. Wiem, że faceci są tacy tymi. No. Dawid jakby taka poprosiła, jakby tutaj miał wskaźnik nie zielony nawet nie do pół, tylko tak na trzy kreseczki, trzy, nawet na minusie. To... Postaraj się dziecko, ale on jest co. No dobra, obejmij go jeszcze parę razy i coś tam będzie, no. Dawaj. Kurna, gdzie on uciekł? Co głodny? Gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Aha, dobra. A Stasia idzie spać. No nie, no po prostu nie, no nie wierzę. Czekaj, anulujemy mu jej to. Tylko Murzyn wyjdzie z kibla, to stanie. Dawaj go. Bierz Murzyna. Tak. Porządny gościu. No nie. No co jest grane? Weź przyhamuj. Stasiak. Nie ma uciekania. Proces zostać dłużej. Jest coś takiego, czy on już został dłużej? No właśnie chyba został. Dawaj go, Barabara go potraktuj. Może. Oj, no nie. No, a ile ma tam kresek? Co? No może będzie. Może się uda. No. No będzie. No weź, jak on ma na imię? No niech on się nie wygłupia, no. O, dobra. Szkoda, żeś po starego dziecko nie patrzył. No zaraz się patrzę. Pierwsze Barabara będzie bliżej. Pierwsze Barabara. Możemy obserwować pierwsze Barabara Stanisławy. Tak, a to ty... Ale to na pewno. Od 18 roku życia w każdym razie. Na pewno nie ostatnio. Tak, standardowe będzie. No właśnie. No. Dobra, tylko się Murzyn wynurzy. To zostanie przeatakowany. Masz zrobić Stasi dziecko, no. Dawaj. Oni pójdą spać. Nie poproszę. Jutro zrobi. Nie. Jutro zrobi. No nie, no. Jutro zrobi. A jak nie on, to okej. Ktokolwiek. Byle było dziecko. Chrapią, zobacz jak chrapią. Murzyn jest spoko. Ile oni będą spać? To wszystko trwa za długo. Póki się nie wyśpią. To wszystko spać. No zobacz, ale stanie będzie od razu głodna. Da, marudna. Będzie musiała się wysikać. Ach, ta Stasia. Bo nie mówimy, że na przykład postawić kloca, bo nie, kobiety, no tego, nie, robią. Kobiety tego nie robią. To jest zbyt brzydkie dla nich. To one tego nie robią. One robią co innego. Jakiegoś psa ci zabili chyba pod oknem. Trudno. Coś wyje. Stasia, dawaj, póki Murzyn jeszcze śpi. Póki jeszcze się nie podniósł, dawaj. Biegnij. O, stój, stop. Biegnij, stop. Murzyn jest głodny, ale nie ma czasu. Daj kwiaty Murzynowi. No nie chcę, ale... Chyba musi się obudzić, wiesz, bo... No to może mi się obudzić. Jeszcze go nie ruszyło dobrze. O, moment. Ty, on idzie. On sobie idzie. Bzyknął Stasie i sobie idzie po prostu. Prawdziwy facet, no. Do widzenia. Nawet się ze mnie pożegnał. Zobacz, jakie chamstwo. Ale chamstwo. Po prostu sobie poszedł. Ale burak. Pobiegł nawet. Dobra, ucieka. Chyba mu się nie podobało. Stasia ma trochę rachunki, powiedz. 5000, trochę dom. No, trochę... Jednak tam powiesz, trzeba i tą komórkę zrobić. Tanio by było. Trochę te światełka kosztują. Ja myślę, że Stasia... Co? No co Stasia? Trochę umie. Stasia jak coś zje i zapłaci rachunki... to poderwie lokaje. Nie. A co? To pójdzie w miasto.
No dobra. Tylko czekaj. Kawiarenka. No poczekaj, może niech jeszcze nie idzie w miasto. Może zostawimy w komentarzu pod tym filmikiem, gdzie ma pójść, do której lokacji. No może i tak. No to wybierz kilka, gdzie może pójść. No to czysta gdzie się... Gdzie pójść? No dobra, no moment. Czysta się ma iść do Iskrzące Piaski. Ciekawe, no. Czy ma iść do rodziny Han? Czy ma iść do kawiarenki Rebelki? Czy może do Galerii Sztuki? A to tutaj? To? O, co to jest? Czy może do Ustronie Chorbata? Tak. Zaznaczmy, iż na pewno będziemy szukać kogoś, kto zrobi dziecko, także... Tak. Także tym to się jest, kierujcie. To jest pewne. Prędzej czy później to nastąpi. Planujemy zrobić ogromną rodzinę. Ciekawe, jakie to dziecko będzie. Co to w ogóle jest? No dobra. To środek radioaktywny, laboratorium. Grubo. Wyślemy ją jeszcze do roboty też. No, przy okazji. No. Piszcie też, gdzie mamy ją posłać do roboty, to ją poślemy. Co nam zależy? Stasia zrobić, no. No. Gdzie ma iść, gdzie mamy ją posłać? Napiszcie w komentarzu. Stasia jest naszą wspólną postacią. Tak. I będziemy z nią robić, co wszyscy będziemy chcieli. Także piszcie i najciekawsze rzeczy, które zobaczymy, wybierzemy i przetestujemy. Tak, tylko żeby się dało to zrobić, bo tak do końca nie ogarniam, co się da, co się nie da. No na przykład jak ktoś nam pisze, żeby Stasia została pożarta przez rekina, to może nie być możliwe. To trochę może być problem, bo nie ma kto urodzić dzieci wtedy. No tak, nie, Stasia jest jedna i trzeba ją szanować. Ale puścić się może z każdym. Miasto jest duże, wysp jest kilka. No to co, widzimy się w kolejnym odcinku o Stanisławie. Tymczasem żegnamy się z wami i do zobaczenia. Tymczasem Borem.